Dzień dobry. Moim tematem jest właśnie ta implementacja geometrycznej metody i to, co to jest geometryczna metoda analizy i o tych wszystkich rzeczach. Może powiem za chwilę, ale zacznijmy od samego początku najlepiej. To jest prawdopodobnie pierwszy akustyk. Niestety nie znalazłem materiałów i zapisków z tamtego okresu, także nie byłem w stanie tego udowodnić, ale prawdopodobnie tak było. Także na potrzeby naszej prezentacji przyjmijmy, że to jest jakiś akustyk Jacek. I w tamtych czasach prawdopodobnie tak było. Jacek zajmował się polowaniem na zwierzęta przede wszystkim i gromadzeniem pokarmu, no ale coś musiał jeszcze robić z tym, co pozostawało po tych zwierzętach. Prawdopodobnie te skóry, które zostawały po nich, przetwarzał na ubrania, ale też oczywiście część z nich gromadził w swoim mieszkaniu. No i tak prawdopodobnie zauważył, że jego parametry akustyczne pola w tej jego jaskini zmieniły się w znaczący sposób. Na przykład tutaj mamy pierwszy antropogeniczny panel akustyczny, który powstał. No jeszcze w tamtych czasach zrobienie adaptacji akustycznej, czyli zmiany w geometrii i we właściwościach materiałów obecnych w pomieszczeniu, były w miarę proste, bo mieliśmy skórę, mieliśmy trawę, mogliśmy to wnieść, wynieść, przestawić i mieliśmy tylko tyle możliwości i mogliśmy sprawdzić, czy jest lepiej, czy jest gorzej. No i wraz z rozwojem technologii dostaliśmy coraz więcej materiałów. W obecnych czasach bardzo dużo firm produkuje różne materiały. No i niestety ta metoda już nie jest zbyt dobra, no bo nie jesteśmy w stanie przetestować każdego materiału, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie, gdy wniesiemy to wszystko w różnych kombinacjach, bo po prostu nie wystarczy nam czasu ani prawdopodobnie siły, żeby to wszystko wnieść. Dlatego powstały trochę inne metody do przewidzenia tego, co się stanie, gdy umieścimy jakiś obiekt w pomieszczeniu i jak to wpłynie na jego parametry akustyczne. No i mamy przede wszystkim takie metody jak metody analityczne i równanie Helmholtza, które jeszcze dla braku pomieszczenia, czyli dla nieograniczonej przestrzeni, jest w miarę proste do rozwiązania. A jeżeli chodzi już o jakieś konkretne pomieszczenie, tym bardziej, że ludzie mają tendencję do robienia prostokątnych pomieszczeń, kątów prostych, to warunki brzegowe są już tak nieprzyjazne, że no niestety to równanie wprowadza akustyków o smutek i gorączkę, co na przykład widzimy na takim przykładzie smutnego akustyka, który został gorączy. Więc powstały trochę inne metody analizy takiego pola akustycznego, żebyśmy mogli sprawdzić, w jaki sposób wykonać poprawną adaptację, albo w jaki sposób najbardziej przybliżyć się do określonego celu. No i ja się zająłem dość wąską dziedziną z tych wszystkich metod. Z dziedziny metod numerycznych mamy coś takiego jak metody geometryczne, czyli traktujemy falę akustyczną możemy to traktować w różny sposób, jako stożek, jako prostą, ale analizujemy ją jako po prostu sprawa Snella, sprawa odbicia. Zakładamy, że to jest obiekt geometryczny, który może się odbijać od powierzchni pod takim kątem, pod jakim pada na tą powierzchnię. No i w taki sposób możemy badać przebieg takiej fali w tej metodzie geometrycznej, co niestety nie uwzględnia niektórych parametrów powierzchni. Na przykład w tej metodzie źródeł pozornych, którą ja się zająłem, nie uwzględnia takiego parametru jak współczynnik rozproszenia, więc tutaj tylko bierze pod uwagę współczynnik pochłaniania dźwięku materiału. I niestety tylko tyle. No i teraz, co to jest ta metoda źródeł pozornych? Jeżeli jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, to generując jakiś dźwięk, możemy go z powrotem odebrać, odbijający się od... możemy go odebrać bezpośrednio, w prostej drodze od naszego źródła do naszego słuchacza, ale też możemy dostać ten dźwięk po odbiciach od ścian. I jeden sposób na to, w jaki sposób możemy dostać ten dźwięk, jaka będzie droga przebyta przez taką falę dźwiękową i w jaki sposób jeszcze ta fala zostanie pochłonięta, to jest po prostu narysowanie dokładnego przebiegu tej linii. I metoda źródeł pozornych służy do tego, żeby w łatwy sposób obliczyć ten tor, ale też uprościć go, ponieważ nas interesuje tylko, ile razy fala się odbiła, ile razy została pochłonięta jej energia. I nas obchodzi tylko, jaka jest odległość, jaką odległość przebyła ta fala akustyczna, czyli jaki procent energii zostanie też wytracony przez nią, przebywając tą drogę. Dlatego możemy coś takiego uprościć, korzystając
pamiętam, że do źródeł pozornych, umieszczając źródła pozorne, odbijając symetrycznie to źródło względem ściany, względem której odbija się nasza fala akustyczna, i w tym momencie powstaje nam źródło pozorne i my, będąc słuchaczem, stając w tym miejscu, gdybyśmy zamknęli oczy, dostajemy odbicie od tej ściany i wydaje nam się, tak jakby źródło dźwięku było mniej więcej w tym miejscu i ta metoda właśnie wyznacza te pozorne źródła, które mogą się pojawić. Oczywiście też nie analizujemy jednego odbicia od ściany, ale też możemy przeanalizować wielokrotne odbicia. Jeżeli chcemy przeanalizować odbicia od jednej i potem następnie od drugiej ściany, możemy odbić symetrycznie nasze źródło względem pierwszej ściany i potem symetrycznie względem drugiej ściany i w ten sposób otrzymujemy źródło pozorne drugiego rzędu. No i oczywiście już jak dostajemy wyższych rzędów tej źródła, no to robi nam się w tej metodzie wyznaczania ścieżki na trochę bałagan, ale już w metodzie źródeł pozornych dostajemy bardzo ładną mapę tych źródeł, które możemy, z tej mapy już możemy obliczyć. No właśnie, co my chcemy obliczyć? Przede wszystkim chcemy zobaczyć odpowiedź impulsową pomieszczenia. No bo z tej odpowiedzi impulsowej pomieszczenia możemy wynieść bardzo dużo informacji. Odpowiedź impulsowa to jest wykres, który nam pokazuje, o jakim poziomie dźwięki w jakim czasie dochodzą do nas bezpośrednio od źródła i po kolejnych odbiciach od kolejnych ścian. Na podstawie odpowiedzi impulsowej możemy obliczyć niektóre parametry, takie jak czas pogłosu, który nam już jest, który jest często wykorzystywany do oceniania pola akustycznego w danym pomieszczeniu. No jeszcze inne jakieś podstawowe parametry dotyczące pomieszczeń. I teraz, czym ja się zająłem podczas tego projektu? Ja zaimplementowałem tą metodę źródeł pozornych w środowisku Google SketchUp. To jest środowisko graficzne do modelowania trójwymiarowego i to jest bardzo przyjazne środowisko dla tego typu obliczeń, ponieważ w tym środowisku każdy element jest płaszczyzną. Nie ma czegoś takiego, jak tak jak tutaj jest zaprezentowane, tu jest obiekt, który się wydaje zakrzywiony, okrągły, ale tak naprawdę on się składa z poszczególnych płaszczyzn i tylko sposób wyświetlania został w taki sposób zrobiony, że to się wydaje okrągłe, tak naprawdę tam wszystko jest płaszczyzną. I środowisko SketchUp udostępnia framework, który pozwala na programowanie wtyczek do tego środowiska w języku Ruby. To jest język obiektowy, oparty na języku Python. No i ja podczas tego projektu właśnie wykonałem taką wtyczkę do programu Google SketchUp, która pozwala na wyznaczenie źródeł pozornych dla danego modelu geometrycznego, dla danej pozycji źródła i dla danej pozycji odbiornika. No i tutaj mamy takie przykładowe wykorzystanie tej aplikacji. Jest zamodelowane jakieś pomieszczenie. Tutaj ta ściana z tą nie są równoległe, jak zarówno ta jest ta z tą. Jedynie podłoga z sufitem są równoległe. No i dla takiego pomieszczenia wygenerowałem siatkę punktów źródeł pozornych. I to są źródła pozorne do 12 odbicia. Do wyższego już niestety mi się nie udało wykonać w miarę rozsądnym czasie. I tutaj mamy odpowiedź impulsową dla danego modelu, z której już możemy wynieść jakieś wnioski. Ten model, wszystkie ściany mają współczynniki pochłaniania 0,2, jeżeli dobrze pamiętam. 20. Tutaj mamy już taki charakterystyczny przypadek, gdzie umieszczamy źródło w narożu pomieszczenia. No i dostajemy bardzo ciekawą mapę tych punktów. Widzimy jakieś nagromadzenie w niektórych miejscach. Te pionowe słupki, one wynikają z tego, że są dwie równoległe powierzchnie, sufit i podłoga, i przez to bardzo często zachodzą takie symetryczne odbicia między nimi. I już odpowiedź impulsowa takiego pomieszczenia trochę inaczej wygląda, bo widać, że dostajemy w krótkim czasie te odbicia od tych ścian, które się znajdują przy źródle, w tym narożu. Dopiero po pewnej przerwie dostajemy ponownie odbicie od kolejnych ścian, więc tutaj widać, że mogą wystąpić jakieś nieprzyjemne zjawiska i no, na pewno to wpłynie na zrozumiałość mowy w pomieszczeniu. Także no, ja teraz stoję w narożu, więc chyba nie powinienem stać w narożu, jeżeli do Was mówię, jeżeli odbieracie tą prezentację. Ten jeszcze mój program jest w stanie wykonać obliczenia na modelach wklęsłych.
więc nie tylko analizuję takie najprostsze przykłady. No i tutaj mamy taki przykład pomieszczenia, no dość kuśnego, ale też udało się coś takiego przeliczyć, też dostaliśmy odpowiedź impulsową takiego przykładu. Zrobiłem też porównanie odpowiedzi impulsowych w zależności od różnego współczynnika pochłaniania. Także tutaj mamy najmniejszy współczynnik pochłaniania, kolejne odbicia, no i zanik wynika z tego, że przeciśnienie fali akustycznej zanika wraz z odległością od źródła. Tutaj mamy bardzo szybki zanik tego poziomu ciśnienia, ponieważ jest bardzo duża absorpcja tych ścian. I jeszcze jedne obliczenia przeprowadziłem dla obiektów, w którym dwie ściany były bardzo pochłaniające, a pozostałe były odbijające. No i dostaliśmy też trochę zróżnicowaną odpowiedź impulsową. Raz dostawaliśmy dźwięki o wysokim poziomie, a raz o niskim. No i też ta odpowiedź impulsowa, no też wynika to z faktu, że oczywiście nie przeprowadzono to dla nieskończonej ilości odbić, ale jest znacznie krótsza niż w przypadku poprzednich obliczeń, mimo że dla takiej samej ilości odbić to było przeprowadzone. No i teraz, jeżeli chodzi o złożoność obliczeniową tego programu, no to ona zależy oczywiście od tego, ile powierzchni umieścimy w modelu i ile wielokrotnych odbić będziemy chcieli wykorzystać. Ja podczas pisania tego programu użyłem takiej rekurencyjnej metody, gdzie analizuję odbicia od kilku ścian i jeżeli już jakaś konfiguracja nie jest możliwa do wykonania, to program już nie analizuje konkretnych kolejnych konfiguracji, które mogą być następstwem tej pierwotnej, więc przez to zmniejszyłem znacznie złożoność obliczeniową takiego programu i ona nie analizuje wszystkich przypadków każdej kombinacji, każdej ze ścianą. No i udało mi się trochę lepsze wyniki uzyskać niż w poprzedniej aplikacji, którą pisałem, która analizowała każdą kombinację. No i tak dla 12 odbić udało uzyskać. Dostałem czas 300 sekund. Także w granicach 5 minut mi się udało to policzyć. Podejrzewam, że jeżeli zostawiłbym tą aplikację na całą noc obliczeń, no to mógłbym uzyskać jakieś obliczenie do 15 do 16 odbicia. No i też tutaj znacząco wzrasta czas obliczeń wraz z wzrostem liczby powierzchni, co też kolejnym moim krokiem będzie zoptymalizowanie tego. No i teraz taki czas obliczeń jest dużym problemem, bo widać, że już dla w miarę normalnej ilości dla zwykłego pomieszczenia płaszczyzn i w miarę jakiejś takiej ilości odbić, która nam pozwoli wyciągnąć jakieś wnioski, dostajemy już duże czasy obliczeń. I w jaki sposób moglibyśmy taki czas obliczeń skrócić? To jest rzecz, którą będę próbować implementować w tej aplikacji. I to jest właśnie wykorzystanie kontrolera GPU w komputerze. To jest kontroler znajdujący się w karcie graficznej, odpowiadający za obliczenia, których efekty widzicie na co dzień, na przykład grając w gry komputerowe. Widzicie grafikę, widzicie światło, które się odbija od ścian i to wszystko jest przeprowadzane na te wszystkie obliczenia na karcie graficznej. I dlaczego taka karta graficzna się znajduje w komputerze? Dlaczego na przykład nie mamy drugiego procesora, który by wykonał te obliczenia? Karta graficzna posiada bardzo dużo małych rdzeni, które potrafią wykonać no niekoniecznie skomplikowane obliczenia, ale potrafią wykonać je jednocześnie. W przypadku komputera mamy standardowo 4 do 8, czasem 16 rdzeni. W przypadku karty graficznej mamy około 1000 rdzeni, więc jesteśmy na przykład w stanie w jednym momencie, w tym samym czasie 1000 macierzy przemnożyć przez siebie. I jak się dostać do tej karty graficznej? Mamy taki framework jak CUDA, dostarczony przez NVIDIA. Jeżeli ktoś z Was ma kartę GeForce'a, to może skorzystać sobie z takiego frameworka i dostać się do obliczeń karty graficznej poprzez procesor naszego komputera i zaprogramować ją w taki sposób, żeby wykonywała obliczenia akustyczne na przykład akustyczne, niekoniecznie, ale też możemy to wykorzystać do tego właśnie na karcie graficznej. I jeszcze jeden framework to jest OpenCL, do którego już nie musicie mieć karty graficznej NVIDIA, do tego możecie wykorzystać dowolną kartę graficzną i też ten OpenCL łączy obliczenia na karcie graficznej z obliczeniem na procesorze komputera. Też przez coś takiego możemy osiągnąć bardzo, bardzo dobre efekty. No i to będzie kolejny krok, który będę chciał wdrożyć do swojej aplikacji. Także dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo i zapraszam do dyskusji.